I dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Za ostatnich parę filmów troszkę sobie pochodziliśmy, troszkę pozwiedzaliśmy, zobaczyliśmy troszkę świata. Zaliczyliśmy też parę szlaków, więc być może warto teraz przełamać tą monotonię odkrywania nowego, eksploracji i fascynacji różnymi nowymi regionami i troszeczkę się zatrzymać, przystopować, wychillować, zrobić coś troszkę bardziej stacjonarnie. Nic tak nie sprzyja stacjonarnym materiałom jak recenzja czegoś. Więc porozmawiamy sobie o produkcie, który zamierzam zrecenzować, jeszcze nie przechodzę. Więc porozmawiamy sobie, ja wiem, teraz to jest monolog, w tej chwili ja mówię, ale w momencie publikacji tego filmu, jak on sobie będzie leciał, czy też jak się zakończy, pole do dyskusji pod filmem będzie jak najbardziej zostawione, wolne dla komentarzy. Tylko proszę o poziom, ja tu nie mówię o tym, żeby używać ładnych słów, oddać ładne słowa. Ja sam rozumiem ekspresję dosadniejszych wyrażeń. Jakkolwiek jeżeli ktoś mi napisał, jesteś brzydki, no to mam problem troszkę z ustosunkowaniem się do tego poglądu, ponieważ ja wiem, że jest na odwrót z jednej strony, z drugiej strony może nie chcę kasować komentującego, bo być może to on jest brzydki i szuka przyjaciół, więc w takim wypadku nie chcę usuwać komentarzy, żeby nie ucinać mu zasięgu. Może kogoś pozna, każdy ma prawo do miłości. Co do tematu materiału, szczęśliwie nie musiałem szukać długo, nie musiałem sam wymyślać, temat sam przyszedł do mnie, sam się znalazł i to jest fajne, bo tak naprawdę przy realizowaniu materiałów na YouTube dobry pomysł, znaczy dobry, to dobry subiektywnie, dobry pomysł dla mnie, dobry pomysł to połowa podstawy realizacji materiału, najczęstszym zawsze problemem jest to, o czym by tutaj się nagadać. Dzięki uprzejmości kolegi Mirosława dostałem za darmo, co ważne, moja januszowa dusza, moje januszowe serce się cieszy. Dostałem do przetestowania rację żywnościową, wojskową, funkelnówka nieśmigana SR6. I teraz właśnie słowo testowałem, to trochę głupio brzmi, na zasadzie wezmę to, otworzę, wyżre, co mi się podoba i mu odeślę, oddam. Więc dostałem to do recenzji, o, tak ładnie sobie powiedzmy, bo skoro dostałem za darmo, to pomyślałem sobie, że jakimś fragmentem odwdzięczenia się, wrócenia karmy, będzie nie to, że to rozetnę, schowam sobie do szuflady, bo ja już wiem tam, co tam jest. Tylko niech to będzie przyczynek, powód do nowego filmiku, do nowego materiału, w którym sobie to zrecenzujemy. Moje podejście do racji żywnościowych, tutaj chciałbym się dobrze ulogować z moim doświadczeniem w obrębie tego rodzaju produktów, to od razu powiem, jest takie, że jest bardzo małe z jednej strony. Ja z takich racji żywnościowych nie korzystam w terenie raz korzystałem w terenie, było mi kazane skorzystać w terenie, jak byliśmy na szkoleniu survivalowym Survival Tech. Rok temu z Moniką na szkoleniu, to na 2 dni dostaliśmy amerykańską rację MRE. Tutaj sobie z sentymentu zostawiłem opakowanie. Racja jednoposiłkowa, czyli nie 24-godzina, tylko jednoposiłkowa. I ona miała nam starczyć na 2 dni. Na chwilę obecną pamiętam, że mi nie smakowało, że ona jest tragiczna, chemiczna. I generalnie fu, jakkolwiek wtedy, gdy człowiek był ze zmęczenia głupi, to jadło się wszystko, co wiadomo było, że jest jadalne i w tamtym momencie była fajna. Ale później, jak sobie przypominałem ten smak, ten posmak, no to już może niekoniecznie. Więc ja sam w terenie własnej woli nie mam takich racji, nie korzystam z nich. I nie mam też ich na wyposażeniu, no takich zapasów w domu, zapasów na trudne czasy, na koniec świata. Tym bardziej, że koniec świata, jak widać, wygląda trochę inaczej niż sobie to zaplanowałem. To kwestie żywnościowe jeszcze nie są tematem. Dlaczego z nich nie korzystam? Z powodu jednego czynnika. Chodzi tutaj przede wszystkim o cenę. Racje żywnościowo jednodaniowe, takie kupione, tutaj się będę posiłkował cennikami z Arpolu, który produkuje te racje dla wojska, ale on również produkuje te racje dla wojska, ale również na rynek cywilny przez stronę internetową można sobie kupić. Więc taka racja jednodaniowa kosztuje w okolicach 30, 35, 40, może dociąga tam do 50 zł. A racja 24-godzinna to wydatek już 110-120 zł. Więc nie korzystam z tego z powodu ceny, ponieważ za te pieniądze, jak najbardziej inspirując się, jak taka racja wygląda, jaki jest pomysł, co może powinna zawierać, na rynku cywilnym, w sklepach po prostu można skompletować sobie za pomocą odpowiedników tego, co znajdziemy w takiej racji, taniej, dużo taniej, a to znaczy, że w tym samym przedziale cenowym więcej tych produktów zakupimy.
I tak przykładowo, jak jeszcze było normalnie, to takie 2 lata temu robiłem pierwsze takie przymiarki, jak się bawiłem w takie samodzielne kompletowanie racji, no to się okazało, że racja, która by kosztowała w okolicach 30 zł, można sobie samodzielnie kupić analogi, odpowiedniki w sklepie za złoty 15 zł. I dlatego też, jeżeli już mam fazę na taką jakąś rację, no to w worku strunowym taką rację można i polecam sobie też wykonać samemu. Ale to, że z takich racji nie korzystam, to nie oznacza, że mam coś przeciw, jak napisałem, to jest tylko kwestia ceny. Więc to, że swoje zdanie mam, nie znaczy, że się z nim zgadzam. W tym wypadku jestem jak najbardziej podjarany, ponieważ jestem też miłośnikiem militariów, wszystkiego co wojskowe oraz wszystkiego, co może być elementem wyposażenia czy też szpeju. Więc jak najbardziej, jak taką rację dostałem za darmo, to ja się cieszę jak dziecko i jestem mega ciekawy, co w niej jest. Tutaj, przez szacunek dla widza, postanowiłem nie uciąć, zobaczyć, co w środku jest, żeby mniej więcej być przygotowanym. Zakleić to i udawać, że otwieram jeszcze raz, będziemy ją otwierali sobie razem. Ale, zanim ją otworzymy, no to recenzji takich racji, w tym konkretnie tej SR6, w internecie jest dużo. Ten materiał byłby mocno wtórny, to znaczy mocno wtórny. By po prostu był jeszcze jednym materiałem o otworzeniu i pokazywaniu zawartości takiej racji. A dlatego, skoro już poświęcam swój czas i poświęcacie swój czas, żeby to obejrzeć, no to też sobie myślę, że byłoby jakimś przejawem szacunku, żebym jednak włożył jakiś wysiłek i próbował włożyć w ten materiał, co pójdzie do sieci, coś, z czym się jeszcze nie spotkałem. Jako, że jestem historykiem, to już moja stała fraza. Jako, że jestem historykiem, no to tutaj mam schemat ułatwiony, ponieważ wystarczy zadać sobie jako historykowi jedno podstawowe, super łatwe pytanie, mianowicie skąd się to wzięło? I już mamy schemat, mamy możliwość nakręcenia kilku zdań o czymś w sposób, które jeszcze się w sieci nie pojawiło. Czyli mianowicie w tym wypadku, zanim zaczniemy tutaj czekać tą rację, patrzeć co w środku, to chciałem przedstawić krótką historię, naprawdę krótką, naprawdę krótką. Przedstawić początek, skąd wziął się pomysł, skąd wzięła się pierwsza realizacja wojskowych racji żywnościowych rozumianych we współczesny sposób. Dlaczego mocno naciskam na budowę tego zdania, żeby to były racje żywnościowe rozumiane we współczesny sposób? Ponieważ ja nie chcę przedłużać tej historii, ponieważ ja nie chcę cofać się do czasów Imperium Rzymskiego. Za każdą maszerującą armią podążało stado baranów i takie pierwsze racje żywnościowe polegały na. I teraz, żeby tutaj dobrze zbudować zdanie, bo film mogą oglądać dzieci, pomimo że ma zaznaczone, że nie jest dla dzieci, ale jestem świadomy, więc tak, dobrze, dobrze to zbudować. Wraz z maszerującą armią, za nią podążało stado baranów, które w miarę potrzeby było redukowane, więc chcę uniknąć takich makabrycznych opowieści i przejść do momentu, w którym zrobiło się trochę bardziej cywilizowanie. I myk, dzięki temu przeskakujemy od razu do wieku XIX, ostatnio dużo jest przeskoczeń do wieku XIX, do początku wieku XIX, do wojen napoleońskich. Naszą historię, jak wspomniałem, zaczynamy właśnie w wojnach napoleońskich. Podczas tych wojen rząd francuski zaproponował 12 tysięcy franków ówczesnych. Przyznam, że nie miałem siły ani czasu na znalezienie, jak po przeliczeniu na dzisiaj, jaka to by była suma pieniędzy. Ale jak coś jest 12 tysięcy, a nie jest to peso, to podejrzewam, że to na dzisiaj i wtedy byłaby dosyć duża suma. Przeznaczył 12 tysięcy na nagrodę dla wynalazcy, który wynajdzie, dlatego jest wynalazcą, metodę konserwacji żywności, przedłużania jej przydatności do spożycia. Tanio i na masową skalę. Mamy wiek XIX, to są już naprawdę solidne, duże, wielosettysięczne armie, które będą maszerowały, jak pamiętamy, z epoki napoleońskiej od zachodu, od Francji, na wschód, aż pod Moskwę. No i niestety tam miały też takie rzeczy, że czasami odbijały w jedną, czasami w drugą stronę, podbijając kraje ościenne, w tym zahaczając trochę do tyłu też Hiszpanię, które mają to do dzisiaj bardzo za złe. Dobra, nie będę mówił o tym, że w roku 1809 pojawia się i patentuje swoje rozwiązanie Nicolas Appert. Patentuje proces zwany apertyzacją. Co ciekawe, ja o tym do momentu przygotowania się do materiału, ja o tym nie słyszałem, a jest to pojęcie, które jest stosowane do dzisiaj, tylko trzeba się troszkę interesować technologią żywności.
Co za to słyszałem i tutaj słyszeliśmy na pewno. Słyszeliśmy na pewno o pasteryzacji żywności, słyszeliśmy o sterylizacji żywności. A jak ktoś lubi kuchnię kwaśniora, to na jednym z jego odcinków jakiś czas temu była też bardzo fajna opisana metoda tyndalizacji. To znaczy opisania przez niego, nie on ją opatentował, to dla jasności. My się skupimy na dwóch pierwszych, żebyśmy zrozumieli, na czym polegała rewolucja robienia racji żywnościowych, które do dzisiaj w nieznacznie zmienionej formie istnieją. Mamy coś takiego jak pasteryzacja. Polega ona na utrwalaniu żywności za pomocą gotowania, obróbce termicznej do 100 stopni, takiej żywności. To przedłuża jej żywność, ponieważ nie zabija przetrwalników bakterii i tak dalej. No nie wiadomo, nieważne, nie chcę mówić o biologicznych tam procesach, jakie zachodzą, więc mamy tą sterylizację, czyli gotujemy słoik żywność w wodzie, wiemy o co biega, osiągamy do 100 stopni. Następnie mamy sterylizację, jest to proces utrwalania termicznego żywności, która odbywa się już w temperaturze dużo powyżej 100 stopni. Tam z definicji, jeżeli się mylę albo nie dokładnie doczytałem to sorki, z definicji to jest tam w okolicach 115-120 stopni. W warunkach domowych jest to ciężko wykonalne, szczególnie w sposób powtarzalny, no ponieważ wodę w naszym ciśnieniu atmosferycznym, no sobie maksymalnie na palniku podgrzejemy do 100 stopni. W związku z tym proces sterylizacji odbywa się w urządzeniach zwanych autoklawami. Chodzi o to, że mamy zwiększone ciśnienie atmosferyczne, w związku z tym temperatura wrzenia jest odpowiednio podniesiona. Czym jest apertyzacja? Do tego Nikolasa apertyzacja. Czym jest apertyzacja, czyli wynalazek wynaleziony, opatentowany przez Nikolasa Aperta? Jest to nic innego jak sterylizacja żywności w już zamkniętych szczelnie pojemnikach. Czyli już mamy taką puszkę gotową i ją dopiero apertyzujemy. To był pierwszy krok na drodze nowoczesnej formie przedłużania żywności, uczynienia jej długoterminową, zdatną do spożycia. Już było dobrze, jednak on opatentował to dla szklanych słoików. Fajnie, jeżeli by to sobie miało stać u nas albo u jakiejś babci w piwnicy i czekać na moment zażarcia. W warunkach wojennych, w warunkach marszu, no wiadomo, jakie wady mają słoiki szklane. Wady, cechę. Mają taką cechę, że się tłuką. Krok drugi. Na krok drugi i przełom w rozwiązaniu tego problemu nie było. Tak, trzeba długo czekać, ponieważ niejaki... imiona i nazwiska. Ponieważ to był rok... Tak, Apert to był 1809. W 1810 roku Peter Durant patentuje zamykanie żywności w stalowych puszkach. Już jest dobrze, już jest w miarę nowocześnie, już mamy taką puszeczkę, która wygląda w ten sposób. Ale my jeszcze byśmy z takiej puszki nie chcieli jeść. My byśmy z takiej puszki nie chcieli jeść, ponieważ jego patent też polegał na tym, że ona byłaby szczelnie zamknięta poprzez lutowanie. Brzmi jeszcze niezbyt niebezpiecznie. Poprzez lutowanie ona była zamykana, lutowanie ołowiem. No i tutaj jest klops. Ołów zdrowy nie jest. Jest coś takiego jak zatrucie ołowiem, ten ołów przedostawał się do żywności i jedzenie szczególnie długotrwałe z takich puszek powodowało ołowicę, czyli zatrucie ołowiem. Jakie objawy daje ołowica i dlaczego jest tak niebezpieczna? No ze względu przez, jak tu widzę, mnogość tych objawów. Zatem, wybaczcie, że sobie tego nie wbijałem do głowy, to byłoby niepotrzebne przegięcie. Zatrucie ołowiem powoduje osłabienie, bezsenność, brak łaknienia, zaburzenia widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała, wątroby oraz nerek. Dodatkowo przez wiązanie z niektórymi enzymami może uszkodzić krwinki czerwone, a także komórki układu nerwowego. Przez uszkodzenie komórek układu nerwowego rozumiemy też to, że może powodować zaburzenia psychiczne, paranoję i ogólnie mówiąc szaleństwo. I żeby nie była to tylko taka medyczna teoria, to jest udowodnione w bardzo... Przytoczmy sobie jedno wydarzenie w miarę spektakularne, gdzie te ołowiane puszki przyczyniły się do fiaska pewnej bardzo spektakularnej, fajnej wyprawy. To znaczy ona nie była fajna, szczególnie dla uczestników, bo wszyscy zginęli. W 1845 roku
wyrusza wyprawa mająca poszukać przejścia północno-zachodniego prowadzona przez Sir Johna Franklina. Dwa statki, Erebus i Terror, wyruszają na północ za Grenlandię. Dziękować. Wyruszają na północ, mijając Grenlandię, szukać przejścia, jak wspomniałem, północno-zachodniego. Bezpośrednią przyczyną tragedii i niewrócenia nikogo żywego, wszyscy na tej misji zginęli, było uwięzienie statków przez lód. Jakkolwiek załoga dalej żyła tam jeszcze przez kilka lat, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Próbowali przeżyć, mieli zapasy żywności wystarczających na ładnych parę lat. Jednak po latach, jak już znaleziono ich szczątki i jak wspomniałem, nie wróciło i nie udało im się wrócić, to w XX wieku przeprowadzano badania i w tych badaniach okazało się, że w kościach było stężenie ołowiu przekraczające setki razy normy bezpieczne dopuszczalne, więc częściową przyczyną za zgony i być może złe decyzje czy szaleństwo, które mogło spowodować dodatkowe problemy, był ołów znajdujący się w puszkach, które były racjami żywnościowymi dla tych marynarzy. Więc to chciałem przytoczyć, że jednym z elementów porażki i tragedii, która się w czasie tej wyprawy Franklina wydarzyło, było masowe i długotrwałe spożywanie żywności z puszek, do których przedostawał się ołów z tego lutu wieczka. Tutaj kończymy powoli część historyczną. Ważne tylko jeszcze powiedzieć, że owszem, mamy puszkę, żołnierze mogą z niej korzystać, tylko jeszcze jest taka kwestia, jak jej otwieranie. I tutaj ostatnie wydarzenie, ostatnia data i zaraz po tym przechodzimy sobie do otwarcia tego opakowania, zobaczenia co jest w środku. Mianowicie w 1810 roku opatentowane zostają szczelnie zamykane puszki. Żołnierze muszą je rozwalać, otwierać bagnetami bądź rozłupując o kamienie, aż do roku 1858, kiedy zostaje wynaleziony otwieracz. To dziękuję, to jest część historyczna. To jak najbardziej jest temat ciekawy i można by ciągnąć dalej, ale nie to jest przedmiotem. Chciałem tutaj tylko część historyczną wprowadzić jako skąd się wzięło. Więc przechodzimy do opisu, jak taka racja wygląda. No to zaczynamy właściwą część materiału. Szable w dłoń i na koń. Wojskowa racja żywnościowa SR6, racja jednoposiłkowa, jak wspomniałem, nie jest to racja 24-godzinna. Co ciekawe, ja już prawie bym tutaj strzelił gafę i powiedział, że wygląda jak typowa racja Arpolowska. Jednak ten producent to nie jest Arpol, co ciekawe, tylko jakaś inna firma. Ja dopiero o niej przeczytałem, jak się zacząłem przygotowywać do materiału. I okazuje się, że jak wspomniałem, to nie jest Arpol, tylko firma o tajemnicze brzmiącej nazwie Multiclex. Nie Multiflex, tylko Multiclex. Z jednej strony nie brzmi tak fajnie i taktycznie jak Arpol, z drugiej strony jest to może celowy zabieg typu stealth, żeby firma się nie kojarzyła militarnie i nazwa zawiera wszystkie cechy klasyfikacji ABT, czyli absolutny brak taktyczności. O samej firmie, jak sobie zacząłem czytać, ciężko znaleźć jakieś konkretniejsze rzeczy. Arpol jest bardzo medialny i jak wspomniałem ma sklep internetowy, można sobie tam kupować wszystko w dziesiątkach różnych konfiguracji, jak nie więcej. Firma Multiclex, jakoś musiałem poszukać czegoś o niej, ma stronę internetową z jednej strony, z drugiej strony ta strona internetowa wygląda jakby była pisana przez moje rybki w akwarium, które w dodatku się pisaniem tej strony po 5 minutach znudziły i tak to zostawiły. Chyba najwięcej informacji znalazłem w bazie KRS, między innymi tylko tyle nas może interesować jako ciekawostka, że firma znajduje się w Kielcach. Sąc, że te nie przeprowadzić tą recenzję, zrobię coś, czego nie widziałem w innych tego rodzaju recenzjach i będzie wydawało się może śmieszne, ale mnie się wydaje, że to śmieszne nie jest, ponieważ jak wspomniałem, racja jest polowa, a to oznacza, że my ją będziemy ze sobą nosili, więc wypada wiedzieć, ile taka racja jednoposiłkowa tutaj gotowa waży i jakie ma wymiary, no ponieważ będzie trzeba do tego spakować to do plecaka. To, co widać czasami na ekranie monitora, jak się przygotowujemy do różnych rzeczy, no nie odzwierciedla, jak to trzymamy w ręce, pakujemy i widać, że zajmuje przykładowo miejsca więcej niż byśmy się mogli spodziewać. Więc tak, opis opakowania to za sekundę, to może zaczniemy od parametrów technicznych, czyli 3D i czwarty wymiar, czyli waga. Zaczniemy od wagi. Jestem przygotowany, nie jestem w lesie, więc takie bariery mogę mieć sobie tutaj na planie. Wytarowana, tak jest. No to co, ważymy.
I cyferki, które się tutaj pojawiają, jasno już nam mówią, że lekko nie jest. Raz ja waży tutaj dokładnie wyszło 779 gramów, więc mamy blisko kilogram bez 200 gram. A teoretycznie jeszcze trzeba mieć ze sobą troszkę wody, żeby przygotować rzeczy, które znajdziemy w środku. Tak czytałem, ja jeszcze nie otwieram, otwierać będziemy sobie tutaj wszyscy razem. To już się więcej nie przyda, tylko mieliśmy ważyć. Miareczka jest. Czy to jest duże, czy to jest małe? Szerokość to jest 17 cm. Wysokość bez zbędnego plastra, który to tutaj zakleja. Wysokość takiej racji to jest 27 cm. Jak na jedną posiłkową rację, no to myślę, że to jest dosyć dużo i ciężko. Chyba, że uznamy ją za taką naszą całodzienną wypadową. Rzadko kiedy na szlakach zjadamy pełne trzy posiłki. Zresztą no ona też nie po to została do końca wymyślona. Więc zaczynamy organoleptycznie. Podotykamy. Produkt dostajemy w folii, grubej, zielonej folii, zgrzewanej u góry, bez dodatkowego jakiegoś systemu na otwieranie tego niesiłowe, beznożowe, czyli noża będziemy musieli użyć. To jest cecha tylko, ja nie mówię o tym, że to jest wada. Co dalej? Znajdziemy na niej etykietę. Tak się zastanawiałem, czy czytać etykietę, ale to byłoby nudne, ponieważ za chwilę będziemy sobie otwierali i wszystko opisywali, zobaczymy, co tam jest. Więc powiem tylko tak, że główny tytuł, indywidualna racja żywnościowa SR, zestaw numer 6. Dostajemy, jak wspomniałem, opis produktów, które się tutaj znajdują oraz w drugiej części tabelki ich ilość. Co ciekawe, i to jest właściwie bardzo ciekawe, na większości racji albo w informacjach o niej można znaleźć ilość kalorii, jaką ona oferuje. Ja tutaj przeczytałem dokładnie wszystko. I nie mamy tutaj ilości kalorii, jaką ta racja w całości zawiera. Nie udało mi się tej informacji znaleźć. Nie udało mi się tej informacji znaleźć też w internecie. Więc jeżeli ktoś wie albo poszukał dokładniej, no to w komentarzu poproszę o podpowiedź i wszelkie jakieś komentarze, które wniosą, uzupełnią moją wiedzę i waszą zarazem, to dodam później do opisu pod filmem. Data ważności 28 lipca 2021 roku. Ja ten materiał kręcę we wrześniu tegoż roku, więc jest przeterminowana, znaczy przeterminowana. Jest 2 miesiące przed określeniem najlepiej spożyć przed. Więc nie jest źle. Jadło się starsze rzeczy. Dotarliśmy do szczęśliwego momentu. Podejrzewam, że już część mniej cierpliwych widzów została właśnie odfiltrowana. Mamy pewnie około 20 minut filmu. I możemy ją otworzyć. Jak wspomniałem, jeszcze sprawdzę, nie otworzymy jej bez żadnego dodatkowego narzędzia. Nie jest to też puszka, więc XIX-wieczne walenie puszką o kamień nam tu niedużo da. Nie ma raczej opcji, żeby to rozerwać siłą, ale tak powinno też być, no ponieważ to jest żywność, która miała być magazynowana długo, więc lepiej, żeby od samego patrzenia na nią się nie rozrywała. Czym my ją możemy rozciąć? Opinel 12. Trochę przerost formy nad treścią. O! Ale taka dziewiątka aż się prosi, żeby jej użyć. Dobra. Ostrza lepiej odłożyć dalej, żeby sobie nie amputować łokcia. No to zaczynamy razem. Jak widzicie, tutaj nic nie kombinowałem. Racja jest fabryczna, fabrycznie zapakowana i delikatnie ją otwieramy, żeby to estetycznie wyglądało przy wyjmowaniu produktów. Ostrość Opinela, legendarna. Ulala, fajne rzeczy. Racja otwarta. W środku ukazuje nam się zawartość. Ładnie ukonfekcjonowana. Tu będzie widać, tak. Ładnie zapakowana. No i tutaj Dzień Dziecka, tak? Dla mnie, jak i dla was, ponieważ zobaczymy sobie, co tutaj w środku znajdziemy. To jedziemy po kolei. Po jednej rzeczy na raz. Zgodnie z opisem, tak jest, gulasz angielski. Gulasz angielski, czyli jak głosi, zobaczymy sobie też etykietę, bo ja zawsze byłem ciekawy, na ile te dania tutaj są, powiedzmy rzecz biorąc, no, o niechabiącym składzie, żeby to nie było całej tablicy Mendelejewa.
Więc w gulaszu angielskim mamy opis, że jest to mielonka wieprzowa sterylizowana. Tutaj dzięki pierwszej części materiału wiemy, że jest to coś dużo porządniejszego niż pasteryzacja. Składniki. Jest dobrze. Składniki. Mięso wieprzowe. 91%. Skrobia modyfikowana. Brzmi... Jeszcze nie odrzucanie, więc to jest skrobia modyfikowana. Moje niedoczytanie. Nie można wiedzieć wszystkiego. Sól spożywcza. Pieprz biały. Przeciwutleniacz. Substancja konserwująca. I to jest cały skład. No wydaje mi się, że jak na tego rodzaju posiłek, to jest to zaskakująco fajne. No na pewno skład nie jest dłuższy niż większość konserw, które kupujemy w sklepach. To, no to na pewno. Otwiera sobie będziemy za sekundkę. Rozłożymy, jak taka zawartość wygląda już po rozpakowaniu i będziemy patrzyli, co z tym można ciekawego zrobić. A ja mam obiektyw szerokokątny, to w sumie każdą rzecz, jaką pokażę, to sobie też przybliżę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Bez zbędnego marketingu. Data ważności. Fajny gadżet. Ja o tym prawie bym zapomniał powiedzieć. Racje żywnościowe słyszałem, tak, że są robione, że ich termin przydatności do spożycia jest tak długi, jak najsłabsza rzecz w tym zestawie. Ponieważ, jak wspomniałem, 27 lipca 2021 roku ważność najlepiej spożyć do racji żywnościową, ale na puszce przykładowo z tym gulaszem angielskim mamy, że ona będzie nam służyła do grudnia 2021 roku, czyli ja bezpiecznie jeszcze mam zapas kilku miesięcy, wrzesień, październik, listopad, grudzień. 4 miesiące ważności przed nami. Co dalej? No, tutaj troszeczkę nie wytrzymało, miękkość materiału troszeczkę nie wytrzymała warunków, w jakich to do tej pory było gdzieś przechowywane. Dżem miodowy, wysoko słodzony. Wygląda sobie tak typowo jak jednorazowe dżemiki. Wysoko słodzony. Ja podejrzewam, że to oznacza, że to będzie bardziej roztwór cukru o smaku... Matko, ja przeczytałem miodowy, to się pomyliłem. Dżem jagodowy. Dżem jagodowy, wysoko słodzony. I tak, wysoko słodzony, jak wspomniałem, cukru będzie pewnie więcej niż wszystkiego i tak to też się przedstawia, ponieważ składniki to cukier, jagody, nie mamy podanego procenta, ile tych jagód jest, woda, no i tu jedziemy, substancja żelująca, pektyna, regulator kwasowości, coś konkretniejszego, sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu. No to chyba świadczy, że to jest bardziej rozcieńczone. Keczupy jak mają lepsze, to pisze, że jest napisane, że z 200 gram wyprodukowano 100 gram, a tutaj z 40 wyprodukowano 100 gram. Wartość odżywcza w 100 gramach, czyli jeżeli w 100 gramach mamy 266 kalorii, no to w 25, jak podzielimy to na 4, będziemy mieli 66 kalorii. To kładziemy sobie obok. Ja jeszcze jestem ciekawy, czy wtedy mamy tutaj podane, ile wartość odżywcza produktu ma. Jest. Wracamy do gulaszu angielskiego. Wiem, że to wygląda na nieprzygotowany materiał. On jest przygotowany, ale jak mówiłem, otwieramy i patrzymy razem, więc ja też chcę z tej racji tutaj maksymalną ilość informacji wyciągnąć. Wartość odżywcza w 100 gramach produktu to jest tutaj 196 kalorii. I masa netto puszki też jest 100 gram. Czyli mamy prawie 200, mamy 200, praktycznie 200 kilokalorii w tej puszeczce i 66 w dżemie jagodowym. Jedziemy dalej. To mnie się podoba. Widzicie, mamy słowiańskiego banana na twarzy. Legendarne suchary specjalne SU2. W opakowaniu są dwie sztuki. Tutaj, jeżeli ktoś ma większe doświadczenie, bo jak ja kiedyś pamiętam, tylko to jest wiedza sprzed lat, to ja mam wrażenie, że one chyba były pakowane kiedyś po 3 sztuki. Ale to jest moje, wydaje mi się. I jeżeli ktoś wie, to znowu w komentarzu poproszę o podpowiedź, że kiedyś było ich więcej. Czyli znowu mamy stopę kryzysu na naszym życiu. Przydatność do spożycia też jest jeszcze lepiej niż w wypadku gulaszu, ponieważ przydatność do spożycia, no to jest suchar, to jest naprawdę tylko chyba napisali, bo trzeba było napisać. Suchary przyznam, że już jadłem przeterminowane o 2 lata. 20 stycznia 2022 roku, jeszcze pół roku przed nami. I więcej niż pół roku po deklarowanej dacie ważności całej racji żywnościowej. Dalej.
To jest torebeczka z przydasie. W środku widzę, że mamy kofika, czyli kofika, no czyli wszyscy wiemy, czym jest kofik. Cukierek o smaku kawowym. Tam jest dodane, że jest jakiś ekstrakt kawy dodany, ale nie udało mi się znaleźć informacji, czy on faktycznie ma prawo dawać troszkę więcej kopa niż zwykły cukierek. Obok jest zwykły cukierek z witaminą C, jak podali. Ksylitol, guma do żucia. Pieprz czarny. O, to tak jak mówiłem, przybliżę, bo ja mam obiektyw szerokokątny. Wspomniane cukierki. Ksylitol, guma, pieprz czarny. O, tutaj z tyłu, jako że ja widzę, a wy tego jeszcze nie widzicie. Uda się to wysypać. No chwila, no recenzja, przecież ja to otwarzę, nie będę tego trzymał dla siebie ani... O, tutaj otwarcie jest przygotowane. Ciach. I oczywiście oprócz pieprzu znajdujemy tutaj sól. W dodatku mamy woreczek strunowy. Tutaj widać, że jest woreczek strunowy. Bifresh, jednorazowny wilchęcny obrusek. Dobra, na samym końcu jest chusteczka odświeżająca. Brawo Czechy, na pierwszej linii opisu są. Oraz kawałek, dłuższy kawałek taśmy życia. Wszyscy wiemy do czego. Wiadomo, co wejdzie, to i musi później wyjść. Dla estetyki materiału ja to chowam teraz z powrotem, żeby po prostu ładnie obok jako wyposażenie leżało. I tutaj mam komentarz a propos tego rodzaju rzeczy, że jak wspomniałem, te racje mi nie korzysta z nich ze względu na cenę, ponieważ no musimy pamiętać, że to ktoś przygotował, skonfekcjonował, opakował, to są wszystko dodatkowe koszty i pytanie, czy my akurat no, potrzebujemy za każdym naszym wyjściem wszystkich rzeczy towarzyszących, ponieważ jest opcja, tak jak ja przykładowo, no, że taśmę życia to zawsze w większej ilości w plecaku mam. I nie muszę za każdym razem mieć dodatkowej porcji wyciągniętej z racji żywnościowej. A mówię, jak wspomniałem, ktoś to zapakował, to wszystko, kolejne sumy pieniążków idą na całkowity koszt takiej racji. Więc mówię, te rzeczy, które są tutaj, ja najprawdopodobniej gdzieś w plecaku, najprawdopodobniej ja w tym plecaku zawsze takie tam słodko-przekąskowe rzeczy mam. Nie muszę tego za każdym razem kupować od nowa i dokładać. Jedziemy dalej. Sucharów może być mniej. Może być mniej, ale za to mamy dwa opakowania w takiej porcji. No to jest fajne. One są dosyć sycące. Te suchary jesteśmy w stanie podać jak bardzo. Wartość odżywcza w 100 gramach produktu, wartość energetyczna to jest 275 kalorii dla 100 gram. A my tutaj mamy gram 45, czyli nie katując mojego humanistycznego mózgu, 275 podzielone mniej więcej na 2, to daje nam 130 ileś kalorii. Czyli możemy sobie już podsumować, że tutaj mamy 200... 66, no policzmy te 70, żeby lepiej mu nie się liczyło, to mamy 270, 130 parę, no czyli tam wezmę zaokrąglę te 130 raz, 130 drugi raz, to jest 260, czyli tutaj już w tym mamy w okolicach 500 kalorii za te trzy produkty. No to już zaczyna jakoś tam w miarę wyglądać. I tutaj przechodzimy dalej do, czy to już? Nie, prawie już. Ja tak miarkuję napięcie, bo przechodzimy powoli do dania głównego, które już tam na dnie się rysuje. Niezbędnik na miarę XXI wieku. Chciałem powiedzieć już, że widelec z łyżeczką, ale widelca tu nie uświadczymy, jest za to łyżeczka i kawałek serwetki. To jest gadżet. Więc możemy dać sobie z boku. Co dalej? A coś słodkiego. Coś słodkiego bez etykiety, która by była marketingowa, więc czytamy. Baton owocowo-zbożowy o smaku wiśniowym. Fajnie. Jak skład wygląda? Suszone owoce 47%. Dalej mamy cukier, substancja utrzymująca wilgoć, glicerol, błodnik pszenny, tłuszcz.
Palmowy, no to jest zło, to jest zło akurat. No ale to wiadomo, że te batony, żeby jakoś były i w temperaturze wytrzymały, no to tutaj sorry, się rozproszyłem dwutlenkiem siarki. Dobrze, tutaj troszkę w tym batoniku chemii jest, no ale też pamiętajmy, nie jemy tego na co dzień, a z doświadczenia, jak byliśmy na szkoleniu, o którym wspominałem, to ja nie chodziłem i nie na pierwszym głodzie nie jadłem głównej porcji tłustej. Przede wszystkim mózg chciał czegoś słodkiego, więc te wszystkie słodkości w tym batony szły na pierwszy ogień. Słomka. Słomka mnie trochę zaskakuje. Bo ki... Po co? Po co słomka? Ale jest. I wreszcie i danie główne. Danie główne. O, to jest chyba powód, dla którego to tak dużo waży. Bigos z kiełbasą 300 gramów. Konserwa warzywno-mięsna, sterylizowana, gotowa do spożycia po podgrzaniu. Kapusta biała i kiszona z kawałkami kiełbasy i mięsa. Składnik kiełbasa 40%. Ja szukam tutaj, czy nie napiszą zaraz oddzielony mechanicznie, ale nie, jest ok. Kiełbasa 40%, kapusta kiszona 23%, kapusta biała 23%. Mięso wieprzowe z łopatki 8%, mąka pszenna, woda, cebula i tak dalej. Jakąś chemię dalej znajdziemy. Jest na końcu wzmacniacze smaku. Cukier, warzywa suszone, seler. Nie jest zły skład. Wydaje mi się, że taki jak na tego rodzaju danie jest dobrze. Ile to ma? Wartość odżywcza w 100 gramach produktu 141 kalorii, czyli jedziemy 150 dla ułatwienia. 150 razy 3 to nam daje 300, 450 kalorii. 450 i prawie 500. Ta racja żywnościowa, pomimo że informacje nie są podane na opisie, to właśnie tutaj za pomocą naszego testu na żywo ma w okolicach 1100 kalorii. No to jak na jeden posiłek, to myślę, że dałoby się to tak rozciągnąć, że nie trzeba tachać 24-godzinnej, ponieważ 1100 kalorii, awaryjnie, mówię awaryjnie oczywiście, no to możemy sobie tutaj to przynajmniej na dwa postoje zużyć. Oczywiście bym był totalnym amatorem i ignorantem i obraził Was wszystkich, jakbym powiedział dziękuję za recenzję, tak wygląda ta racja. Widzimy się w następnym filmie, w żadnym wypadku. Tutaj jeszcze czeka nas test i mnie użycia. Chemicznego podgrzewacza. Raz go używałem na wspomnianym szkoleniu tylko. Byłem zmęczony, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy ja go użyłem, czy w ogóle ktoś mi to zrobił. Nie pamiętam tego momentu, jak ja sobie to przygotowywałem. Ale tu się wysypało coś jeszcze. Koncentrat napoju herbecianego Instant o smaku cytrynowym. Koncentrat napoju herbecianego. Z Karwatą to miało tyle wspólnego, że być może było można to dostać w jednym sklepie. Ale prawdopodobnie po przekątnej hali. Składniki: cukier, glukoza, regulator kwasowości, kwas, barwnik, karmel, ekstrakt z czarnej herbaty rozpuszczony w zimnej wodzie w ilości 0,15%. No więc tutaj jest to ciepłe i słodkie przede wszystkim. Chyba tak to będzie najlepiej opisać. Nie będziemy ryzykowali słowa herbata. Ciach. Zanim zacznę otwierać, to jedno szybkie ujęcie albo zdjęcie wkleję, jak to wygląda rozpakowane po całości. No dobra, no to spróbujemy sobie to przyrządzić. Oj, przepraszam, szybka przerwa. Ja chciałem ten materiał zrobić początkowo na trzeźwo, ale już troszkę mi się gada i troszkę mi w gardle zaschło. Szkła nie znalazłem jakiegoś fajnego, ale co tam, warunki polowe, jak zazwyczaj. Dzisiaj testowane. Piwo już kiedyś się pokazywałem, ale mega mi smakuje, ale pewnie nie wszyscy obejrzeli, więc... Piwo na miodzie gryczanym. Takie cuda widziałem, że mają właśnie w Dino, więc sobie tam testuję. Przechodzimy do podgrzewacza chemicznego, bezpłomieniowego. No dobra, no to spróbujemy sobie to przyrządzić. Więc tak, instrukcja po polsku znajduje się tutaj na kartoniku. Tutaj są same inne języki. Punkt pierwszy. Otwórz plastikową saszetkę w miejscu wskazanym powyżej strzałką i włóż do środka nieotwarte opakowanie z posiłkiem. Na saszetkę zawiera substancją grzewczą. Dobra, no to wiemy, czyli to jest tak samo jak w MRE.
Napełniamy wodą do miejsca zaznaczonego linią. Tutaj podobno trzeba być ostrożnym, bo jak się przesadzi z wodą, to reakcja nie wystartuje. Składamy plastikowy rękaw, wkładamy ten rękaw do tego i odkładamy na około 15 minut, żeby nam się to zrobiło. I to jest ciekawe, ponieważ mamy posiłki, które mają datę ważności do spożycia dosyć odległą. Główne danie jest do października 2021 roku, ale przykładowo gwarancja działania tego ogrzewacza jest 5.2019, maj 2019 roku, więc możemy mieć wszystko zdatne do zjedzenia, a będzie opcja, że przez przekroczenie czasu ważności, daty ważności ogrzewacza, że będziemy to żarli na zimno. Dobra, ale chyba tak źle nie będzie. Ja chciałem tutaj znaleźć informację, jak taki ogrzewacz działa. I właśnie troszkę mnie tutaj wybiło z rytmu, ponieważ jest napisane, że nie zawiera magnezu, a ja przeczytałem, że takie podgrzewacze chemiczne, swoją drogą, z tego co znalazłem, wdrożone do produkcji, do użytku, nie do produkcji, do użytków w wojskowych racjach żywnościowych, że one się od 92 roku tutaj znajdują. No i skład to miał być magnez, żelazo i sól, czyli bardzo podobny skład jak w ogrzewaczach żelazowo-powietrznych, ocieplaczach do dłoni. I ja też, jak robiłem test tych ogrzewaczy do dłoni, to dodanie kapki wody bardzo powodowało, że reakcja robi się gwałtowna. Mi się chyba wtedy nie udało pokazać na kamerze, że ona była tak gorąca, że tam praktycznie dym z tego szedł. No ale dobrze, przechodzimy do rzeczy. Za inteligencją wyjmujemy kartonik. Patrzę, czy też odpowiednio rozszerza, żeby gdy przyjdzie moment, żeby mógł to włożyć. No i próbujemy. Ciach. Brzydko się rozrywa. Próba z drugiej strony. Dobrze, rozerwało się. Jak nie wyjdzie, to będzie amatorka i troszkę zmarnowanego materiału, jak mi się coś nie wyjdzie albo rozleje, no bo podejście mamy tylko jedno do całej rzeczy. Zgodnie z instrukcją, a ja już widziałem recenzję na YouTubie, widziałem recenzję, że ludzie wkładali wodę, wlewali wodę, to się robiło gorące, a oni wkładali to w ten sposób na potrawę. No od strony logicznej, nawet jeżeli byśmy nie przeczytali instrukcji, no to skuteczność takiego ogrzewania no będzie odpowiednio mniejsza, jeżeli nie żadna. Wkładam ogrzewacz na dnie. Chyba mam troszkę za mało wody, jeżeli to ma być do tego miejsca nalane. Niepokojąca informacja dla mnie, ponieważ ja nalałem wodę z kranu i ona jest zielona. To chyba nie jest zdrowo. Miejmy nadzieję, że to samo naczynie nie było umyte. W instrukcji jest napisane, że woda nie musi być czysta. O, to tak przy okazji, jeżeli właśnie z jakiegoś powodu wyszło mi, że moje naczynko jest ma tą wodę zieloną. Na odwagę. No i zaczynamy. Jak ja to wleję, reakcja się zacznie i nie będzie już odwrotu. No i tak, ja jestem leworęczny, dlatego... O, cześć, ale ja muszę też widzieć ten poziom. Więc jeżeli tutaj nie będziecie za dużo widzieli... Ale może, ale... No dobra, nalewamy. Wydaje mi się, że to jest ten poziom nalania. Dobrze mnie się wydaje? Jeszcze troszkę. No dobra, teraz ewidentnie jest ten poziom nalania. No to co? Zgodnie z instrukcją... Zawijam sprawę. Podobno trzeba troszkę zamerdać. No i mam nadzieję, że to zacznie działać, bo będzie słabo. Mówię, raz, że się to tylko robiłem i do tego nie pamiętam dokładnie kiedy. Nie pamiętam dokładnie samego momentu. Ja przepraszam za to chamskie cięcie.
Ponieważ przez pierwsze paręnaście sekund się nic nie działo i przez sekundę zwątpiłem. Teraz się już dzieje. I jestem na skraju tego, żeby było za późno, że ja to za późno do kartonika wkładam, bo parzy. Uff. Nie wiem, czy słychać. Reakcja jest gwałtowna. Woda paruje. Ciekawe, czy ona się w ogóle tutaj zagotuje. No dobra, ten proces będzie trwał około 15 minut. Ostatni łyk, bo to będzie robiło za stabilizator. No i tak, tu się wesoło robi, więc my robimy to, co ja wspomniałem. Zaczniemy sobie testować, jak wyglądają rzeczy tutaj w środku. I jak smakują. Zaczniemy od gulaszu angielskiego, rzecz, którą wyciągałem na samym początku. Jest zapach, który od razu moc wspomnień przywodzi na myśl, ponieważ pachnie dobrą konserwą. Galareta jest zwarta, nie leje się, co istotne. Pamiętacie takie konserwy turystyczne za 2,40, które do tej pory są dostępne i skład jest bardziej niż haniebny. Więc tutaj widać, że ten skład, tak jak obiecywali, on robi to, że to wygląda bardzo, bardzo poprawnie. Więc konserwę sobie spróbujemy. Dobra, co ja zrobiłem? Wyjąłem właśnie z kuchni sobie widelec, no spróbujemy sobie konserwę, będzie wygodnie, nie? Rasa jest polowa, posługujemy się tym, co dostaliśmy w zestawie, czyli nasza łyżeczka bez widelca. No samej konserwy nie będziemy jedli łyżeczką, więc do zagrychą niech będą nasze wafle. Ja powiedziałem, że one są SU2, one są SU1. Czy one zawsze były SU1, czy zdarzało się kiedyś, że się nazywały SU2? Pancer wafle są pancernie zapakowane. Nie ma lipy. No i tak. Noża nie ma, multitoolem będzie łyżeczka. Całe szczęście pomogła, udało się. Ja powiem tak, nie jestem wielkim fanem kminku. Praktycznie nigdzie, ale tych wafli bez smaku, po smaku kminkowego, to sobie po prostu nie wyobrażam. To co, smacznego, kolacyjka. Trochę galarety jest, mięso bardzo zwarte, w żadnym wypadku nie jest to breja i się nie rozlewa. I jest dobre. W pewnym wieku trzeba pamiętać, żeby tych wafli nie jeść jedynkami. Bezpieczne jest je zagryzać tak gdzieś z boku. Raz, że jak coś się stanie, to nie będzie przerwy na papierosa z przodu, nie będziemy śmiesznie wyglądali. Dwa, tak jest po prostu w wypadku tych wafli bezpieczniej. Dobre, fajne. Teraz tak, wiadomo, ja nie będę zeżerał przy Was i z Wami całej porcji, więc ja właśnie sobie popróbuję. Odłożę do lodówki, jak Monika wróci z pracy, no to też obowiązkowo niech się poczęstuje i sobie zobaczy, co tam w środku było. Częścią drugą, do której dojdziemy, to jestem ciekawy tego wysoko słodzonego dżemu jagodowego. Szczególnie pod kątem tego, że to będzie cukier, który będzie poganiany cukrem. O rany, to wygląda jakby ktoś... Czy ja to dobrze tu pokazuję? Ja za bardzo nie mogę tego przybliżyć, ponieważ to się wyleje, albo inaczej będzie samo chciało wyjść. Więc to wygląda jak smoła i to w takiej naturalnej postaci. Troszkę na naszego multitoola. Jedziemy. Koncentrat cukru. Przez pierwsze parę sekund czujemy
posmak jagody, a później ewidentnie przebija się dominanta tego, że to jest konserwa, że to jest koncentrat z cukrem. Ciężko uwierzyć, że to opakowanie ma tylko 66 kalorii, nawet jeżeli to jest tylko chamski prosty cukier, bo ja mam wrażenie po prostu, że to jest naprawdę koncentrat cukru w cukrze. Po czymś takim jest słodkie, tylko wydaje mi się, że to jest ewidentnie przesłodzone. Ciutkę za długo. Ja nie spojrzałem, kiedy ja włożyłem na zegar. Powiedzmy, że to się robi, która godzina? 19:30, 5 minut prawdopodobnie minęło, a sobie sprawdzę czas nagrania. 7 minut minęło, czyli jeszcze 7 minut i powinno być gotowe. Więc jeżeli byśmy potraktowali to jako więcej niż jeden posiłek, to teoretycznie tą z konserwą i dżemem i sucharami, to mamy teoretycznie takie w miarę lekkie śniadanie, mi się wydaje. Za parę godzin gdzieś się możemy zatrzymać i zjeść danie główne. Wspomniany baton owocowy zbożowy. Tu ja jestem ciekawy, czego się spodziewać można. Nie ułatwiamy, a w pewnym wieku też sobie już pilnuję, żeby wielu rzeczy zębami nie otwierać. Łyżką nie chcę, łyżka nie chce współpracować. Raz nie zawsze. Baton wygląda ciekawie, ja tylko sprawdzam, wprawdzie w opakowaniu mam nadzieję, że jest zachowana filozofia, że wszystko co jest jedzeniem jest do zjedzenia. Ja patrzę tylko, czy te białe coś, czy to nie jest jakaś bibułka, która ma tam zabezpieczać go, żeby się nie przykleił, więc sekundka, żeby nie było, że jem celulozę. Nie, to jest jako płatek, czyli to jest do zjedzenia. Wygląda inaczej niż cokolwiek znam ze sklepów. Jeżeli ktoś kojarzy cywilny produkt, który jest między dwa opłatki włożony, to poproszę też o linka, gdzie coś takiego widzieliście, bo wydaje mi się, że to jest ciekawa opcja. Dobra, nie dawajcie linka, nie smakuje mi. Znaczy, inaczej, to nie ma smakować, to jest wojskowa racja polowa, więc to nie ma w żadnym wypadku być jako przegrycha do filmu. Ale dodając do tego taki sobie właśnie skład dosyć chemiczny, to ten smak mi coś przypomina, tylko nie pamiętam co. Coś z dzieciństwa, lata temu. Ale teraz chyba na szybko sobie nie przypomnę. Jadłem lepsze rzeczy, jakkolwiek podejrzewam, że to jest kwestia gustu, bo on nie ma tu po smaku ani chemii, ani właśnie jak w wypadku dżemiku, nie jedzie z koncentratem cukru. Może komuś smakować, mnie nie podchodzi. Taki troszkę gorzkawy. Ostatnia rzecz do wytestowania. To jest wspomniany koncentrat na napoju herbacianego Instant. Więc czy tu jest podzielone tak, zawód też rozpuścić w 250 ml wody. Rany, czy mi tutaj ściany nie zawiłnie. Szklanka nie była dołączona w zestawie. W moim kubku jest piwo, tego nie wyleję. Jak widzicie, do tej i tak nielekkiej racji trzeba jeszcze mieć ze sobą jakiś zapas wody. No w tym wypadku jakieś 150 ml myślę, że weszło tutaj, było potrzebne. Ten kubek nie ma 250, no ale dla matematyki, dla poprawności tyle powinno być. A jeszcze czymś trzeba wszystko później, to przecież jakoś zapić, popić. To na pewno się jakoś otwiera. Daliśmy radę. O, co ciekawe, to nie jest zwykła chamska plastikowa torebka aluminiowa. Ona jest woreczkiem strunowym, więc ewentualnie po skorzystaniu można jakiś magazynek z niej jeszcze zrobić. No to jest taka zwykła granulowana herbata, jaką chemicznie można sobie w sklepie dostać. Ja całości nie wsypuję, bo ja nie mam 250 ml wody, więc żeby nie było, że test mi nie wyjdzie, ponieważ będzie zbyt zagęszczone. Po wymieszaniu dostajemy coś o kolorze, mnie się też źle kojarzy, no ale ja to powiem, o kolorze człowieka, który poszedł oddać mocz, a jest dosyć odwodniony. Jakkolwiek widziałem, co wsypuję, więc wiem, no tak, nie wiem, co tu będzie widać, w każdym razie, no wiadomo, ja tej szklanki nie przychylę z przyczyn obiektywnych. Dobra, test, jak to może smakować. Jak typowa herbatka instant. No tutaj
nie powiem, że wchodzą, czy smaki się ze sobą biją. O dominację, typowa taka chemiczna. Ja akurat te herbatki lubię, pomimo ich podłego składu, więc jak najbardziej orzeźwiająca. Zawsze to lepsze, zawsze to troszkę więcej wrażeń smakowych dodaje niż zwykła woda. Czy my już tu mamy 15 minut? 10 sekund do 15 minut. 10 sekund do 15 minut, więc test właściwy. Będziemy mogli sobie rozpakować, otworzyć ugotowane jedzonko. Nic nie przecieka, nie przecieka. Reakcja jak najbardziej dalej przeprowadza się dosyć gwałtownie. Nie wiem, czy słychać. Co ciekawe, przeczytałem też, że te pogrzewacze jeszcze zostają później kilkadziesiąt minut ciepłe, no więc jakby było zimno, albo byśmy chcieli spróbować, to oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu nie przykładamy do gołej skóry. No może nam to służyć, ze względu na to, że ja podejrzewam, że skład jest bardzo podobny do ogrzewaczy żelazowo-powietrznych, za zwykły ogrzewacz taki właśnie ala do dłoni. Co ja potrzebuję? Ja potrzebuję teraz nie zadać mieszkania, więc sekundka, ja to wyleję do zlewu. O! I kładziemy. Da się w palcach, ale jest gorące. Dlatego mój entuzjazm wzrósł, bo wychodzi na to, że to może działać. No to co? Otwieramy. Ja wiem, że zasłaniam tutaj ręką, ale jestem leworęczny, więc po prostu jak mam to zrobić skutecznie, to muszę to zrobić po swojemu. No i tak, zapach bilgosu jak najbardziej się uwolnił. Fajnie pachnie, tak w miarę naturalnie. Nie mam żadnych uwag, że poleciało czymś dziwnym. W środku widać, za chwilę postaram się pokazać, tu mam bardzo wszystko misternie na statywnie poukładane. W środku widać duże kawałki kiełbasy występującej w formie niesymbolicznej. Coś tutaj się dzieje, coś tutaj jest. No i tak, no ja spróbuję to przybliżyć, żeby nie ruszać tutaj tym wszystkim. Jest ciepłe, jest naprawdę ciepłe. Czy to nam wyjdzie w ten sposób? Wyjdzie. Więc widać, że jest to dosyć trójwymiarowe i wygląda nie byle jak. To test smaku. To akurat sobie zjem w całości, więc ja już widzę powoli zakończenie materiału. O, gdzie jest mój multitool tu? No to smakujemy. Tak, temperaturę, do jaką to się podgrzało. Jaki sam smak. Trochę kiełbaski. Zero uwag negatywnych. Bardzo dobre. Troszkę można by przyprawić, oczywiście, dlatego mamy tutaj dołączone przyprawy, więc trochę pieprzu bym trochę soli dodał, ale sama potrawa jest naprawdę przyjemna smaku. Smakuje lepiej niż niejedna taka żołnierska grochówka kupiona w puszce w jakimś markecie. Nie czuję żadnej nienaturalności. Kapusta jest kapusta, nie jest to rozgotowane, nie jest to breja. Wszystkie składniki czuć, że się na języku tam jakoś w zębach się gryzą i na językach czuć ich konsystencję. Więc to mi podeszło i ja myślę, że materiał i tak będzie długi, więc ja tą rację mam opisaną. Ja to sobie zjem teraz, póki jest ciepłe, do końca. W związku z tym tutaj podziękuję bardzo za uwagę. Mój pierwszy test racji żywnościowej i mam nadzieję, że się pomimo przy długiej formie, jak zawsze, że się podobało. Ja wiem, że mógłbym podzielić ten film na dwa, ale tak, pierwsza część o samej historii to bez kontynuacji zaraz potem pokazania tej racji, no to wydaje mi się, że jest taka trochę nudno-techniczna będzie, że zacznę mówić o racji, a jednocześnie dalej czekajcie dwa tygodnie na tą rację, więc trudno. No, kto jest cierpliwy albo troszkę ten mój styl ma oswojony, no to jedna przygoda, jeden materiał. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli jesteś nowy i tego rodzaju materiały Cię interesują, to innych takich materiałów nie mam, ale mam za to inne związane ze środowiskiem leśnym, turystyką, taką lekką turystyką, turystyką czy też minimalną, bushcrafty i tak dalej jak najbardziej, więc myślę, że to jakoś o ten klimat, temat zahacza. Więc zapraszam wtedy do subskrybowania kanału. Serdecznie oczywiście pozdrawiam jak najbardziej stałych widzów.
Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.